Ryszarda Czarneckiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, spotkaliśmy w naszym regionie. Wspomógł on w kampanii Dominika Tarczyńskiego. To było spotkanie promocyjne, ale i merytoryczne. Panowie zwrócili uwagę przede wszystkim na problem kiepskiej infrastruktury w tej części województwa świętokrzyskiego. Dla Czarneckiego to była też wizyta mocno sentymentalna. Tutaj nie jestem pierwszy raz. Byłem parę lat temu, bo tu także była promocja mojej książki. A jeden z kilku książek, właśnie w Końskich. Natomiast to jest dla mnie miejsce szczególne ze względów rodzinnych, ponieważ mój ojciec, Henryk Czarnecki, gdy został wywieziony przez Niemców po powstaniu warszawskim, uciekł z transportu właśnie w okolicach Końskich i pamiętał tą całą epopeję popowstańczą. Wspominał, jak go tutaj ludzie przygarnęli, chłopaczka z Warszawy. Także można powiedzieć po latach dziękuję tym wszystkim, którzy dziesięciolatkowi z Warszawy wtedy pomogli, nakarmili, odziali, a także dali dach nad głową przez kilka tygodni. By powiedzieć o problemach regionu, Tarczyński i Czarnecki wybrali miejsce symboliczne z dwóch powodów. Bezrobocie na wsi jest dla naszej społeczności czymś niemal traumatycznym. Równie palący wydaje się problem transportu, a już zwłaszcza kolei, bo przecież ostatni pociąg osobowy do Końskich dotarł wiele lat temu. To miejsce, w którym się spotkaliśmy tutaj dzisiaj, czyli przystanek autobusowy, nie jest przypadkowe, to jest miejsce symboliczne. Jeżeli chodzi o komunikację, o transport, połączenia kolejowe, to jest ogromny problem także dla powiatu koneckiego, ale po pierwsze praca. Praca i to jest pierwszy punkt mojego programu. Będę walczył o to, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać, a starsi dziadkowie nie musieli utrzymywać młodych rodzin. Praca, połączenia kolejowe, możliwości i rozwój, energia, nowe pokolenie. Staram się przekonywać i prosić o głos. Znamy problemy z infrastrukturą, także kolejową tutaj, a przecież są spore środki unijne, które właśnie na infrastrukturę, także kolejową, są przeznaczone, a przypomnijmy, teraz Komisja Kontroli Budżetu Parlamentu Europejskiego robi specjalne dochodzenie, ponieważ rząd PO-PSL-u setki milionów złotych nie wykorzystał, a które były przeznaczone na transport kolejowy, musiały je przesunąć na autostrady, nie udało się i te środki po prostu zostały stracone. Następnie kandydat do Sejmu i obecny europarlamentarzysta przekonywali, że warto poprzeć Tarczyńskiego w najbliższych wyborach. Niespodziewana, dlatego że my nie robimy tak naprawdę wielkiego hałasu wokół pracy, jaką wykonujemy w trakcie kampanii wyborczej. Jesteśmy w powiecie koneckim dzisiaj. No cóż, prowadzimy kampanię, przekonujemy wyborców. Dla mnie ogromnym zaszczytem jest to, że pan przewodniczący przyjechał specjalnie do powiatu koneckiego po to, aby wesprzeć moją kandydaturę, aby przedstawić program dla Świętokrzyskiego z podkreśleniem powiatu koneckiego. Jeżeli mieszkańcy powiatu koneckiego oddadzą głos na mnie, oddadzą głos na człowieka mojego pokolenia, no to chcemy zobowiązać się do konkretnej pracy, dlatego cieszę się też, że panowie jesteście, że za waszym pośrednictwem możemy zwrócić się do mieszkańców powiatu koneckiego z prośbą o głos na mnie. Ważne jest, aby w polskim z kolei parlamencie byli ludzie znający świat, znający języki obce, którzy chociażby na spotkaniach parlamentarzystów z całej Europy, a tak się odbywają, potrafili walczyć o polskie interesy. No, językiem migowym w Europie się nie operuje. Dominik Tarczyński mówi świetnie po angielsku. I więcej takich posłów, zwłaszcza w opcji rządzącej, a taką będzie Prawo i Sprawiedliwość, tym lepiej. Im większa reprezentacja PiS-u ze Świętokrzyskiego, tym większe będzie lobby w ramach rządu na rzecz tego województwa. Im się po prostu opłaca głosować na PiS, bo dzięki temu mieszkańcy województwa Świętokrzyskiego będą mieli lepsze przełożenie, jak to się mówi, na władzę centralną. Jeżeli komuś zależy na dobru województwa Świętokrzyskiego, a Kielc, Końskich, jeszcze wielu innych powiatów, no to warto głosować na PiS, bo im większe lobby w PiS-ie Świętokrzyskie, tym większe lobby rządowe. Cóż, kończąc, ja obiecuję i zobowiązuję się do tego, że będę walczył o powiat konecki, że będę walczył o Świętokrzyskie. Na pewno nasza polityczna przyjaźń zaowocuje naprawdę wsparciem dla tego powiatu. Proszę o głos.